Szanowni Państwo, sabotaż, który miał prawdopodobnie miejsce wobec rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, ujawnił skalę zaniedbań polskiego państwa, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. PiS miał 7 lat na to, aby wzmocnić ten bardzo istotny rodzaj zarządzania kryzysowego i nic w tej sprawie nie zrobił. Ustawa, która zakładała wzmocnienie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak również innych instytucji, które zajmują się zgodnie z ustawą z 2007 roku zarządzaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej, została wycofana. Dzisiaj rząd pracuje nad ustawą o ochronie ludności cywilnej, która tak naprawdę likwiduje mechanizm ochrony infrastruktury krytycznej, przenosi instytucje, które do tej pory tym się zajmowały, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które nie ma żadnych kompetencji, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury.